be all on my line about nothing. Why won't you go get you a dollar or something? Dollar or something. Hej, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, który zaczynamy od stroju dnia. Mam na sobie sukienkę z Dzianiny, która jest ze sklepu Pretty Shop. Ona jest bardzo opięta, ale też cieplutka, więc idealna na tę wstrętną końcówkę zimy. I do tego mam botki Kazara, ale nie wiem, czy nie zmienię zaraz tych butów, bo mam ochotę założyć kozaki. Ja w tym roku tak rzadko nosiłam kozaki, że z chęcią to nadrobię właśnie teraz. A w tle bohater mój nowy. Powiem wam, że jak stolarz przywiózł mi ten stoliczek wczoraj przy okazji odbioru naprawionej szafy mojej córki, to miałam takie łzy w oczach, prawie się poryczałam, dlatego że jest to mebel, który przywołuje silne wspomnienia związane z moją babcią świętej pamięci. To nie jest absolutnie nasza część Singera, czyli tej oldschoolowej maszyny, te nóżki spod stolika, ale no tak po prostu przywodzi to na myśl ten mebel właśnie, który stał u mojej babci. W każdym razie ja go widziałam na fejsie właśnie u tego stolarza i stwierdziłam, że bardzo bym chciała. Okazało się, że to jest dostępne. Złota nóżka, dorobiony, porządny, drewniany blat, oczywiście olejowany, więc no wygląda to przepięknie. Potem może dokupię kwiaty, bo na razie stoi tutaj taka smutna świeczka. Doprawdy ma kwiatki na etykiecie, no ale wiadomo, że to nie to samo. Także obiecałam, że wam pokażę stolik. On na razie stoi tutaj, pod tym światłem. Jest ok, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie to miejsce docelowe. Chociaż widzicie, kadr do robienia zdjęć stylówek się zmienia, ale te kwiaty w tym momencie nie pasują, więc trzeba je gdzieś przenieść i tam ewentualnie coś innego postawić, co mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię takie różne zmiany w domu wprowadzać. Zrobiłam dzisiaj w końcu płaskie botki z Rozum Kobiety. Płaszcz z mango, taki zimowy, właśnie wam go pokazywałam na Insta, i szal ten co zawsze, okulary z Misguided. Także tak wyglądam, idę do pracy i widzimy się później. I po pracy biegnę do mojej pani stomatolog. Za chwilę wam opowiem, dlaczego musimy zmienić mój plan leczenia i prostowania moich ząbków. Jestem już na miejscu, na czas. To się cani. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wyszłam z ortoestetyki i możecie słyszeć delikatne seplenienie. Za chwilkę opowiem wam, dlaczego znowu mówię inaczej niż mówiłam i o co chodzi. Więc tutaj mam parę gadżetów od mojej pani doktor, które służą do dbania o mój nowy sprzęt, który mam w buzi. I śmiać mi się chce, bo inaczej planowałyśmy leczenie, ale co jest ciekawe, że dzięki temu, że przyszłam do dr Oli, która holistycznie podchodzi do każdego pacjenta, to odkryłam źródło wielu moich problemów zdrowotnych. A to za chwilkę wam opowiem. Tylko najpierw was zabiorę do Rosmanka. Pogoda dzisiaj obłędnie piękna, ale też mroźna. Aczkolwiek jest takie suche powietrze, lekki wiatr, jest bardzo orzeźwiająco. A ja od rana obsesyjnie myślę o pewnej rzeczy, którą zaraz pojadę kupić. Jak myślę o niej, to już mi się lepiej robi. Więc już możecie się domyślić, że chodzi o jedzenie. Kochani, tłumaczę i opowiadam o kolejnym etapie mojego leczenia ortodontycznego. To, co mam założone teraz na dolnych zębach, to jest
taki jeden zintegrowany element wykonany z przezroczystego tworzywa i to nazywa się szyna repozycyjna, którą zakłada się pacjentowi, żeby zmienić położenie jego szczęki i u mnie to położenie aktualnie jest nieprawidłowe. Szczęka mi przeskakuje z racji na stres. U mnie doszło do szczękościsku, który ma bardzo przykre następstwa w postaci chociażby migren, różnych bólów, budzenia się w nocy itd. I na samym początku, jak trafiłam do gabinetu dr Oli, już podczas analizy zdjęcia RTG zrobionego z profilu, pani doktor zauważyła, że mam delikatnie wysunięty krąg szyjny, jeden z tych górnych, nie pamiętam, który to jest dokładnie, i powiedziała, że byłoby fantastycznie, gdybym mogła skonsultować tę zmianę z rehabilitantem. No i tak też się stało. No i faktycznie wskutek urazu, do którego u mnie doszło, kiedy miałam wypadek samochodowy kilka lat temu, nie z mojej winy, wyjechał mi pan podporządkowany, nie wiem, czy pamiętacie te czasy, jak chodziłam w kołnierzu, no to ten kołnierz i późniejsza rehabilitacja nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, o czym ja absolutnie nie miałam pojęcia. No i tak sobie żyję właśnie z tym kręgiem. Mam różne problemy ze snem, mam różne bóle, mam też bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, co również wyszło podczas wizyty w gabinecie pani rehabilitantki. I teraz muszę przejść rehabilitację, naprawimy szczękę i wtedy, kiedy mój organizm będzie gotowy, to dopiero założymy aparat. A dlaczego tak się dzieje? Czemu to tak wszystko się łączy ze sobą holistycznie? Ano, kochani, dlatego, że leczenie ortodontyczne prowadzi do tego, że zęby nam się przesuwają. Jeżeli mamy jakieś problemy, o których nawet możemy nie wiedzieć, tak jak ja nie do końca byłam świadoma, na przykład właśnie w górnym odcinku kręgosłupa, no to te zmiany, które mają cel między innymi estetyczny, mogą doprowadzić do czegoś bardzo nieprzyjemnego w aspekcie, a nawet niebezpiecznego w aspekcie zdrowotnym, czyli do dyskopatii, mogą się pojawić bóle szczęki, migreny. Nie wiem, czy kojarzycie historię Dody, która dopiero co opowiadała o swoich doświadczeniach w tym zakresie i u niej właśnie przeprowadzono leczenie ortodontyczne bez uprzedniego przygotowania organizmu, co skutkowało u niej dużymi problemami zdrowotnymi. Także ja byłam absolutnie zdumiona, kiedy doktor Ola mi powiedziała o tej rehabilitacji, bo nie miałam pojęcia, że to wszystko ze sobą się łączy. A jednak, także teraz rehabilitacja, ta szyna i w okolicach wiosny, czyli już za chwilę, za kilka miesięcy, będę miała zakładany aparat. To jest moja historia i fajne jest to, że tak się z wami tutaj rozgadałam, bo mam wrażenie, że teraz troszkę mniej seplenie. Także osoby, które nie będą wiedziały o tym, że to noszę, to może nawet tego nie odczują, bo jak miałam deprogramator, to było ewidentnie słychać, że coś jest na rzeczy. No i też miałam, jakby widać go było, no bo tutaj był ten drucik. A teraz, kochani, gdzie ja jestem? Poza tym, że jestem w samochodzie. Jestem w dzielnicy Morena. Przed chwilą byłam na hełmie, jak wiecie, właśnie u mojej doktor. I przyjechałam tutaj do takiej małej, uroczej pizzerii, która nazywa się Włoszczyzna. I 100 lat nie jedliśmy od nich pizzy. Ja od tygodnia codziennie robię obiady domowe i naszła mnie taka dzisiaj rano, po prostu jak się obudziłam, pierwsze o czym pomyślałam, to była pizza. Naszła mnie taka ochota na pizzę z rukolą, że obiecałam mojej rodzinie, że jak będę wracać, jak wszystko załatwię, to właśnie chwycę pizzę z Włoszczyzny. Więc idziemy spełniać moją zachciankę. Niami, niami. A tu co mamy? Salami. Ci się zastanawiali, co kupiłam w Rossmanie, a dawno nie nagrywałam takich holi spożywczo-kosmetyczno-chemicznych, to już wam pokazuję. Żel do prania, jeżeli chodzi o żele i takie płyny do prania, to ja najbardziej lubię właśnie te marek, takich marek, które się w tym specjalizują. Czyli na przykład nie sięgam po produkt firmy Domol albo Pervol, bo one się u mnie średnio sprawdzają, tylko bardziej Persil Ariel. Więc ten był na promo, nie pamiętam dokładnie jego ceny, ale była zdecydowanie okazyjna. I oto jest, bo wczoraj właśnie wykończyłam. Pasta do zębów z sensodynem, wybielająca. Ja pasty kupuję na zmianę różne,
ale raczej tych firm profesjonalnych typu Sensodyne właśnie. I kupuję albo do wrażliwych dziąseł, albo właśnie delikatnie wybielające, albo do wrażliwych zębów, także trzeba to zmienić, jest tak jak z szamponem. Maszynka, wiadomo do czego. Racuchy takie wzięłam na spróbowanie. Soli grano, bardzo fajny skład, dodajemy tylko mleko, czekamy 15 minut i smażymy. Więc na jakieś takie śniadanko weekendowe fajna sprawa. Tutaj są takie suszone jagody w środku. I przekąska, marakuja suszona. Bardzo lubię. Jezu, wszystko jest z plastiku, to jest masakra. Bardzo lubię na wagę kupować takie suszone mango w ekosklepie. No i wtedy możemy to w jakiś papierek zawinąć albo coś. Ale dawno mnie nie było w tym sklepie. Nie wiem, kiedy będę, a fajnie mieć taką przekąskę właśnie owocową pod ręką. A marakuj suszony jeszcze nie jadłam. Co tu się dzieje? Luisa, to nie jest twoja... Wypluj. To nie jest... Chodź tu. Oddaj mamuni. To nie jest twoja zabawka. To jest Oliwii, ale to jest cud, że ma jeszcze dwa bąble ten kapeł. Patrz. Patrz. Patrz, mój widzu drogi. Co ja mam z tym łobuzem? Every day the same. Wypluj. Ja ci zaraz łapką sobie pomogę, ty. Brzydzie mały. Luisku, a mamunia jest piękna? A ty jesteś grzeczny? I do szafy są naprawione. W zasadzie wymienione. I tutaj takie gałeczki, które dostałam od mojej koleżanki. Piękne są, takie diamentowe. I od razu wymieniliśmy wczoraj te gałeczki przy toaletce Oliwii, bo ona miała czarne. Te dokładnie gałeczki. I to jest toaletka Hemnes, też z IKEA właśnie. Jedzona, szczęśliwa, zachcianka spełniona, więc mogę działać dalej. I teraz w mojej zacisznej sypialni się zamknęłam i będę wystawiać faktury, bo już mi cisną od kilku dni. Już wam kiedyś o tym mówiłam, że zawsze tak czekam na ten moment, jak już będzie zrealizowana praca i będzie można wystawić fakturę, a potem siadam do tego i siadam, nie mogę się za to zabrać. No a nie daj Boże, jak ktoś przekroczy termin płatności, to od razu, a tak jest od Loli, po prostu wiadomość za wiadomością. Gdzie jest mój sos? Pamiętacie taką piosenkę? Ej, no bo taka śmieszna, kiedyś w kółko to sprzedawaliśmy, chcę powiedzieć. Śpiewaliśmy z dzieciakami, także może wam zlinkuję na dole. I odpalam teraz kompa. I mam jeszcze jeden dzisiaj plan taki, zanim zrobi się ciemno, żeby nagrać pewien film fajny. A który to ja już półtorej godziny temu wystawiłam. I to był wielki błąd, że postanowiłam zrobić to w sypialni. Bo zmuliło mnie to łóżko. Strasznie po prostu. I tak mówię, włączam kompa i mówię, dobra, 5 minut, zobaczę co tam w internecie słychać. Ale dzisiaj miałam bardzo intensywny dzień i w pracy znowu taki hardcore intelektualny. Tym samym jestem wyciśnięta z energii. Ale dzisiaj i to za chwilę jest jeszcze zebranie w szkole mojego dziecka, na które muszę iść. Więc kofeina, mam nadzieję, że mi pomoże. Zaraz sobie zrobię kawę. Może pójdę na szybki spacer jeszcze do lasu, żeby tak się dotlenić, rozruszyć i wtedy energia wróci. Chyba nawet, i w ogóle zapomniałam, że jest to zebrane, nie? Dobrze, w telefonie miałam przypominajkę. Aczkolwiek nie zdążę już nagrać filmu, który sobie zaplanowałam poza vlogami. Jutro. Ja tak mówię od paru dni, jutro go nagram na pewno, jutro. Ale jutro jak go nie nagram, to pewna osoba mnie po prostu zabije. Jak to się mawiało w podstawówce. No i jeszcze powiem wam, że zmęczył mnie jeden człowiek dzisiaj. Nieważne kto, ale mnie tak zmęczył psychicznie, że masakrę. Więc muszę jak najdalej od niego się trzymać.
Dobra, Lola, nie jesteś sobą. Kochani, dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie komentarz i łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to natychmiast to nadróbcie. Będziecie dostawać powiadomienia, albo przynajmniej większość powiadomień, bo wiecie, że teraz YouTube cały czas robi jakieś dziwne akcje twórcom, więc wasz komentarz to też wasze wsparcie dla mnie. Dzięki i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa!